Cześć kochani, witam Was w moim kolejnym filmiku. Tym razem będzie to filmik taki iście jesienny, głównie przez to, że nagrywam w ogrodzie, w końcu przestało padać, więc w końcu mogę to zrobić, a dobrze wiecie, że ja w plenerach bardzo nagrywać lubię. Dzisiaj opowiem Wam o książce, którą miałam przeczytać jeszcze latem, ale niestety mi się to nie udało, także jej czytanie przesunęłam na wczesną jesień. Mowa będzie dzisiaj o Pamiętniku Szeptuchy Doroty Gąsiorowskiej. Od razu Wam zdradzę, że to nie będzie recenzja pełna ochów i achów. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że ta książka nie dała mi tego, czego od niej oczekiwałam, co nie znaczy, że jest to książka zła i co nie znaczy, że inne osoby przy jej czytaniu się rozczarują. To po prostu moja subiektywna opinia. Jeżeli jesteście ciekawi, no to oczywiście zachęcam do oglądania. Zacznę od tego, że kiedy pojawiła się informacja o tym, że ta książka pojawi się na polskim rynku wydawniczym, dostałam sporo pytań dotyczących tego, czy te książkę zrecenzuję. Początkowo odpowiadałam, że chyba nie. No i dlaczego odpowiadałam, że chyba nie? Niby z jednej strony ja bardzo lubię mitologię słowiańską, a tutaj mamy serię Dni Mocy i podobno jest to seria, której każdy tom opowiada o szczególnym czasie w słowiańskim kalendarzu, więc no na podstawie tego wszystkiego ta książka powinna zainteresować mnie już od samego początku, ale nie stało się tak z dwóch powodów. Pierwszym z nich była okładka. Niestety, czy chcę, czy nie chcę, jestem wzrokowcem. No i ta okładka kojarzyła mi się albo z takim typowym romansem, albo z jakąś powieścią obyczajową. Ja tak nie bardzo rozumiem, dlaczego tak dużo jest książek, które mają właśnie okładki tego typu, czyli jakaś kobieta albo jakiś mężczyzna na okładce. Prawdopodobnie to działa, czyli jest to działanie marketingowe, które po prostu nie działa na mnie. No ale dobra, już pomijając okładkę, natomiast kiedy czytałam opis tej książki, też coś mi tutaj nie pasowało, bo wydawało mi się, że tej mitologii słowiańskiej będzie za mało. Chropowata niebieska okładka, ledwie widoczny rysunek jaskółki i jedno słowo – Milda. Natasza nie ma pojęcia, dlaczego zielarka Salma podarowała jej ten stary pamiętnik, szepcząc: gdy nadejdzie właściwy czas, zrozumiesz wszystko. Natasza nie planowała tej podróży. Chciała na moment wyrwać się ze stolicy, zapomnieć o pracy i apodyktycznej matce. Ale od zagadkowego spotkania w leśnej chacie na Podlasiu dziewczyna widzi, że w jej życiu więcej jest pytań niż odpowiedzi. Dlaczego Szeptucha wie o niej wszystko? Kim okaże się spotkany przypadkowo Joachim? I czy Aleks, który od początku był dla niej kimś wyjątkowym, wybaczy Nataszy? Tymczasem zbliża się święto przesilenia. W tym pełnym magii dniu, gdy nad wodami palą się ogniska, wszystko może się wydarzyć. Dlaczego ostatecznie tę książkę przeczytałam? Bo właściwie chyba do tego zmierzam. No ostatecznie stwierdziłam, że dobra, w porządku, okej, sprawdzę w jakim stopniu ta mitologia słowiańska w tej książce się pojawia. No a po drugie, jednak kiedy tak przyglądnęłam się temu opisowi, okazało się, że akcja tej książki będzie toczyła się na Podlasiu. A Podlasie to zdecydowanie są te tereny, które ja chyba w Polsce lubię najbardziej. Byłam tam na wakacjach kilka lat temu i po prostu Podlasie mnie oczarowało. Jeżeli jeszcze tam nie byliście, no to koniecznie do tego zachęcam, bo to jest naprawdę magiczna część Polski. Także chyba to Podlasie głównie zdecydowało o tym, że zdecydowałam się tę książkę przeczytać. W pierwszej chwili, kiedy tę książkę zobaczyłam, no to zauważyłam, że ona jest dość spora. Ta część ma no tak z 600 stron, a zawsze boję się, że kiedy książka jest taka solidnych rozmiarów, zawsze boję się tego, że ona będzie trochę przegadana. Czy ta książka była przegadana? Wydaje mi się, że ona śmiało mogła mieć te 200, może nawet 300 stron mniej, ale to też jest moja subiektywna opinia, dlatego że ja nie przepadam za powieściami obyczajowymi, a wydaje mi się, że Pamiętnik Szeptuchy jednak taką powieścią obyczajową jest i może właśnie dlatego nie zrobił na mnie takiego wrażenia, jakie powinien był zrobić. No przede wszystkim nie dogadałam się z główną bohaterką, czyli z Nataszą, jakoś nie złapałyśmy wspólnego języka. Natasza została tutaj przedstawiona jako supermodelka, po prostu taka wzięta modelka, która jednak ma już dość tej swojej kariery, bo do tej pory no została modelką dlatego, że chciała tego jej matka, a nie ona. Nagle wyrywa się na Podlasie na taki weekend, no i tam odkrywa tę Szeptuchę. No i ta Szeptucha, rozmowy z tą Szeptuchą, znaki jakieś dawane jej przez Szeptuchę dają Nataszy do myślenia. Jakoś tego nie łyknęłam. Nie wiem, nie byłam w stanie Nataszy zrozumieć, no i też nie potrafiłam się z nią jakoś tak utożsamić. Po drugie, czytając tę książkę,
nie przesadzę, jeżeli powiem, że wielokrotnie zerkałam, ile jeszcze stron mi zostało, dlatego że momentami czułam się tak, jakbym czytała jakąś modę na sukces. To znaczy nagle okazuje się, że pomiędzy tymi bohaterami są różne dziwne jakieś powiązania. To nie jest spoiler, bo na dobrą sprawę dalej nic Wam nie powiedziałam. W każdym razie tak pod kątem relacji międzyludzkich w tej książce dzieje się naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o mnie, to działo się w tej książce za dużo, ale... Jeżeli ktoś lubi powieści obyczajowe, to ta książka mu się spodoba, bo to nie jest tak, że gdybym nie chciała przeczytać tej książki od początku do końca, to bym jej prawdopodobnie nie przeczytała, a jednak mi się to udało i gdybym lubiła powieści obyczajowe, no to pewnie sięgnęłabym po kolejną część z serii Dni Mocy, co ostatecznie zaważyło na tej mojej raczej negatywnej opinii na temat tej książki, to, że było tutaj bardzo mało takich odniesień do naszych starych wierzeń, potworków kryjących się pod strzechą w drzewach i tak dalej. Niby kluczowym momentem w tej książce miała być Noc Kupały, ten szczególny czas w słowiańskim kalendarzu, święto przesilenia. To, co wydarzyło się w tej książce właśnie tej nocy, podczas Nocy Kupały, na dobrą sprawę mogłoby wydarzyć się kiedykolwiek. Czyli to nie było tak, że to, co wydarzyło się w tej książce właśnie w Noc Kupały, musiało wydarzyć się właśnie wtedy, miało ogromne znaczenie dla całej fabuły tej książki. Gdyby Dorota Gąsiorowska zdecydowała się w ogóle usunąć z tej fabuły Noc Kupały, no to właściwie niewiele by to zmieniło. Także nie odczułam tego szczególnego czasu w słowiańskim kalendarzu. Owszem, odczułam pewną tajemnicę. Sama postać szeptuchy była bardzo interesująca. Natomiast to była szeptucha zupełnie bez porównania z chociażby z tą szeptuchą ze Starej Słaboniowej i z Piekła Duchów. Natomiast w przypadku tej szeptuchy ona mi się podobała, ale nie było efektu wow, także niby ta mitologia słowiańska, niby te nasze stare wierzenia gdzieś tutaj w tej książce są, ale na dobrą sprawę właśnie, mogłoby ich nie być. Podsumowując, jeżeli ktoś z Was lubi powieści obyczajowe, jeżeli nie straszne są mu takie grubsze książki, jeżeli nie boi się, że taka grubsza książka się mu nie spodoba, no to ja jak najbardziej taki Pamiętnik Szeptuchy polecam, dlatego że książka napisana jest zgrabnie. Jeżeli lubicie takie skomplikowane powiązania międzyludzkie, to też na pewno książka będzie Wam się podobała. Gdyby nie to, że przeczytałam tę książkę właśnie ze względu na te odniesienia do naszych starych wierzeń, no to pewnie sięgnęłabym po część drugą. Tym razem, w tym przypadku tego jednak nie zrobię, bo po prostu nie tego od tej książki oczekiwałam. I wydaje mi się, że też kiedy były prowadzone te działania marketingowe dotyczące tej książki, no to jednak ta słowiańskość była tutaj przez osoby promujące tę książkę bardzo podkreślana. I właściwie niepotrzebnie, bo tej słowiańskości wcale nie ma, przynajmniej w tej pierwszej części, dużo. Być może w kolejnych częściach to się zmieni, ale szczerze nie mam ochoty tego sprawdzać. Zresztą zerknęłam sobie, bo tutaj z tyłu w książce są też okładki innych książek Doroty Gąsiorowskiej. Ja nigdy nie czytałam innej książki Doroty Gąsiorowskiej. I tutaj mam Niedokończoną baśń, Szept syberyjskiego wiatru, na każdej okładce jakaś kobieta, Karminowe serce, Dziewczyna ze sklepu z kapeluszami. No i widać, że te książki są takie wszystkie bardzo w stylu Doroty Gąsiorowskiej, bo na przykład przy Dziewczynie ze sklepu z kapeluszami mamy takie jeszcze zdanie pod tytułem na okładce: ile tajemnic jest w stanie ukryć jedno serce i jedna rodzina. Czyli na dobrą sprawę ten opis też pasuje do Pamiętnika Szeptuchy. Złamane serce kocha dwa razy mocniej. Słuchaj swego serca, wtedy na pewno nie miniesz się ze szczęściem. Te książki jej widać, że są bardzo podobne. Dorota Gąsiorowska też na pewno ma spore grono swoich wielbicielek i ja się temu nie dziwię, no bo ile ludzi, tyle na dobrą sprawę gustów. W żadnym razie tej książki gdzieś nie potępiam, po prostu mówię o jakiejś tam mojej subiektywnej opinii, a tak mam taką cichą nadzieję, że w tych kolejnych seriach, w kolejnych częściach tej serii Dni Mocy jednak tych odniesień do słowiańskiego kalendarza będzie trochę więcej, one będą trochę silniejsze i rzeczywiście po przeczytaniu takiej książki będę miała wrażenie, że ta opowieść bez elementu słowiańskiego obyć by się nie mogła. Dobra, to już było na tyle, nie ma co rozgadywać się niepotrzebnie. Zachęcam Was do zerknięcia na mój poprzedni filmik. Zostańcie ze mną, jeżeli chcecie zobaczyć, jaki filmik pojawi się na moim kanale następnym razem. Pa, pa!